Siema! Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w UFO Simulator, czyli taki troszeczkę pet simulatorek, tylko związany właśnie z UFO, a nie ze zwierzaczkami, chociaż naszymi zwierzaczkami są UFO. Ale na samym starcie, jeżeli chcecie więcej symulatorków, koniecznie zdacie łapkę Kolejnosza Suba, a ja będę dla was więcej ich nagrał. W ogóle, słuchajcie, ten symulator, dowiedziałem się, że istnieje, bo mi powiedziała Karolka. I ja mówię, o, dziękuję. I patrzcie, co my tutaj robimy, patrzcie, co my tutaj robimy. My po prostu rzucamy jakby peciszka, który sobie człowieka porywa. I to jest taki trochę pet simulator. Ciekawe, czy są duzi ludzie, jak są duże szczynki na przykład. Nie mam pojęcia. Ale chciałbym na samym starcie. Halo, no to czemu tak długo to trwa? Okulary podniosłem czyjeś. Czekajcie, gdzie to było? Al, nie, hac. Podniosłem czyjeś okulary. I je mam założone, co jest w ogóle? Matias, rozwalimy cię, tylko to zajmie pół godziny chyba. Czekajcie, bo w menu coś mam. Mam badges. I mam X. Nie. Mam tu. Tu. Dodatkowe miejsce. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bo jeszcze nie ogarniam, bo to jest ładnie bardzo zrobione, tylko że jest strasznie ciężkie do ogarnięcia, bo tak dużo jest strasznie opcji. Zobaczcie to menu. Jest tyle opcji aż. A ja po prostu się na tym nie znam. Ale się poznam, więc będziemy tryhardować. Chyba nowy trybek na tryhardowanie w ogóle. Ja już po prostu tryharduję i YouTube Simulator, i Pet Simulator, który teraz mam przerwę. I jeszcze teraz będzie UFO Simulator. Jaki jeszcze będzie Simulator, nie mam pojęcia, ale w tym momencie widzę, że mi się to podoba. Tu mi się podoba. Czekajcie, tylko zobaczymy, co dropnie. Idź, dawaj. Okej, okay, poleciał miecz. Mam założony miecz, on powinien dać dużo. O, daje dużo w sumie, no. Dobra, ile kosztuje VIP? 400 robuxów! No ale to jest exclusive egg. To kurde, czekajcie, zobaczcie sobie w ogóle story. Co tutaj mamy fajnego? Mamy plus 15 speeda, hard magnet, 2 razy coiny, plus 1 UFO, plus 2 UFO. Oj, coś czuję, że jest, żeby tutaj wszystko kupić. To troszeczkę zajmie, słuchajcie. 2 razy coiny na godzinę. Kupmy na godzinę, bo i tak nie będziemy grać tej godziny oczywiście. Ale kupimy sobie na godzinę, żeby było tak o, po prostu. Dobra, potrzebuję tutaj teraz jakiegoś jajuszka. Gdzie są jakieś jajuszka? Mamy bardzo dużo pieniędzy, halo. Tutaj są jajuszka. Za 10 kasy już są. A tam jest skrzynka jeszcze. Halo, skrzynko, chcę cię otworzyć. Okej. Okay. I 300 kasy. UFO? Może ulepszyć UFO. Plus 1 UFO, okej. Okay. Upgrade. Aha, już straciłem całą kasę, tak? Dobra. Jest git. Jest git. Myślałem, że nie stracę tak szybko kasy. Dobra, 2 UFO teraz latają. Dobra, myka. Ty teraz lecisz sekundę w sumie. Sorry, ziomuś. Ale daj mi twoją czapkę. Dziękuję. I wszystko dostałem. Dobra, teraz Lilith. Lilith, ty jesteś do dupy, nie wiem, po co ja ci w ogóle klikam. Paper hat! A nie mogę, mogę tylko dwie czapki mieć? Tylko dwie! Tylko dwie czapki mogą być. Utala! O, tutaj jest Xavier! Javier, ej! Dobra, nie, Vivin, dobra, Vivin mi się podoba, Vivin mi się najbardziej podoba chyba. Dobra, weźmy to i zobaczmy sobie, czy mamy tutaj jakąś lepszą niż... Nie, to wszystko jest to samo. Czekajcie, to wszystko jest to samo, dobra. Vivin nam drobnie na pewno coś lepszego i musimy też kupić pety. A po co są pety, skoro są UFO? To ja nie wiem w sumie, kto to wymyślił. Ale bardzo mi się podoba, bo można wywalić więcej kaski. Dobra, musimy otworzyć 10 jajek w ogóle, żeby móc zacząć tradeować. Także poproszę tutaj rozwalenie Vivin. Rozwalenie Vivin powinno nam dać chyba jakąś OP czapkę niebieską, w sensie rare. To było mega dobre, jakby ona poleciała, także poproszę. Okej. Okay. Zobaczmy w takim razie. Okej, okay, jaką dostaliśmy czapkę? No jest, właśnie taka, co chciałem. 2,25, czyli mamy teraz założone to i to tylko, tak? Tak. Auto equip bez has, super, fajnie, bardzo mi się to podoba. Otwórzmy 3. A, trzeba zapłacić 8 z tobą. Nie, dziękuję, to jednak jeden. To jednak jeden chcę otworzyć, halo. Dobra już. Dobra, poproszę. Króliś. Dobra, jest króliś. No i come on. Nie. No i come on. To poproszę jeszcze jednego królisia. Jeszcze jeden króliś. Rare! Let's go! Epic! No i come on. No chyba sobie kpisz ze mnie, gro.
Dobra, ostatni. Trzy króli się otwieramy. No ale daj, ale no proszę. Nie bądź taka gro. Błagam. Uncommon. No nie! No nie! Dobra, i zobaczmy te pety. Co one dają? Czemu nie mogę założyć? Equip? Aha. Okej. Okay. Equip? Aha. Equip. Nie, dwa tylko można pety mieć założone. Kurde! No i mnie wkurzyli. Dobra, niechaj będą dwa. Spoko, króli się, biegacie za mną. To musimy w takim razie teraz gdzieś sobie przejść. Tutaj za 1000 coinów mamy przejść na kolejną mapę. To nam nie jest na razie potrzebne, mi się zdaje. Chociaż nowe jajka tam by były. Kurde, no i właśnie dlatego bym chciał teraz tam pójść. Ale mnie to męczy. Dobra, w takim razie zróbmy tak. Javier, ty jesteś najbardziej OP gościem. Tutaj. Ja idę ulepszyć UFO. W tym czasie, jak cię biję. Upgrade. 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 Dobra. Dobra, no patrzcie, jak ty... No teraz to jest legendarne UFO jakieś. To mi się podoba. No i teraz sklepany jest damage w Javiera. Ej, dobra, naprawdę on pada. Ej, robimy go, robimy typa, który tutaj przyszedł, coś się wiecie, spina robi, jakąś spinę. Użyj kodu RAD, żeby dostać peta w grze. Kodes, RAD. I jakiego dostałem peta? Halo. Inwentory. Dostałem szczura. Który jest super. Nie. Chcę, czekajcie, chcę zdjąć tego. Chcę założyć tego. Czapę dostałem epika! 2x4x3 i to mi się podoba! O to chodzi, o to chodzi! Dobra, już mamy kaskę, bo po zwalnieniu jednego Javiera już mamy mega dużo kasy, więc kupmy kolejny świat. I znaleźliśmy kogoś, kto jest mocniejszy niż Javier. Kogoś bardziej legendarnego czy coś. Halo, gdzie jest jakiś typo kozak? O, mamy skrzynkę! 2500 coinów! Dobra, gdzie są pety nowe? Tu! Siemano, po 1000? Mech, taniutko! Mek. Kurde, myślałem, naprawdę, aż mi się na chwilę brzusio zabolał mnie aż. No tam była legenda, no. No kurde, a już wierzyłem, że ja coś trafię. O! Jest! Jest! Trafiłem! Trafiłem coś dobrego! Matko jedyna! Czekajcie, ja muszę teraz zdjąć wszystko. Mek, mek. 4,5-16! A ile to jest zwykła świnka? A zwykła świnka jest gorsza niż szczury. Dobra, to mam szczura i świnkę. Dobra, jest git. Jest mega git. Szczury i świnka są mega spoko. Tylko czekajcie, to ma 1000. 1000! Czekajcie, ja sobie rozwalę Grahamkę. Graham! Chodź. Chodź Graham, bo będziemy się klepać. Ej, dobra! Graham schodzi w sekundę! Po prostu potrzebuje większej ilości UFO. Jakbym miał 1010 UFO, to by schodziło w sekundę, naprawdę. Mek, mek i mek, mek, dawaj. Elo. Elo, chłopie, elo. Autorzy nam założy najlepsze czapki, więc jak coś wypadnie lepszego, no to mamy już to założone. Mamy totalną chillę, wszystko mamy po prostu. Zabezpieczenia milionowego stopnia po prostu. Gdzie jest jakiś kozak? Halo, czy ty jest w ogóle jakiś kozak? Nie, ty w ogóle nie ma żadnych kozaków. Od tego bij jakimś zawalistością, po prostu bierzemy go, dawaj. 1000 HP masz! Ty masz 1000 HP! Moje UFO będą ci jadły z 5 minut, chłopie! Czapki, no ale mamy już najlepsze czapki. Jakie fajne, szybkie okulary. A nie, czekajcie. To jest lepsze... Czemu? A, dobra, bo to z tego wylepciało, no tak. Teamsy, nie chcę żadnych Teamsów robić. Dobra, no klep tego tysiaka. Ten tysiak, jak zostaje sklepany tysiak, to już chwilę totalna, naprawdę. I idziemy na kolejny świat. Bo chyba nam wyleci te 25 klocków, mi się zdaje. No kurde, fajny ten typ, tylko ciekawe, kiedy się obiłem Birfa. W ogóle muszę się tego nauczyć, bo to jest dosyć jakby wymagający ode mnie typ. Okej? Okay? Jakaś wróżka wyleciała, co jest? I ona ze mną lata, ona może być dobra. 5 mnożnik ma, kurde, co za baba OP. Kupmy kolejną Arię. Dobra, ej, jest super, bo mamy teraz 5000 mają te typy, co jest? 50 koła za jedno jajko. Te typy mają po 12 koła. Czy to będę... Jak będę bił miesiąc. Wracamy. Jeszcze jednego trzeba uklepać tam. Plus jeszcze bym wrócił na upgrade, czekajcie. UFOS. O, tutaj można. Upgrade. No to zróbmy. Plus jedno UFO. I teraz upgrade. I upgrade za 10 koła. No i to będzie lepsze, bo mamy 3 UFO teraz. No i teraz możemy napierdzielać. Czekaj, to pójdę tu. To Andre. Andre. Ile dostaniesz? 4 koła. O kurde. My go zrobimy.
Andę, Judyt! My cię rozwalamy, Andę. Jesteś giganobusem. Nie no, naprawdę, ale ten typ jest super! Podoba mi się! Podoba mi się ten typ i to jest bardzo. Kurde, nie wiedziałem, że taki dobry typ, ale Karolka znalazła, mówię, ta, to znalazła niezły typ, jak ja znajdę jakiś lepszy. No i ona znalazła fajny typ, także jestem zadowolony, bo mam w co grać, słuchajcie, mamy nowy typ! Mamy nowy typ, który mi się spodobał, to się rzadko zdarza i to bardzo rzadko nawet, także no trzeba się cieszyć, póki takie typy istnieją. Ale jak on jest ładnie zrobiony, tylko ten taki ciemny wszędzie jest. To mi trochę przeszkadza, bo ja lubię jasne typy, takie wiecie, kolorkowe i takie super w ogóle i typy itd. Dobra, zobaczmy co poleci. Poleci, błagam, jego kapelusz, chcę jej taki kapelusik. Poleciał. Poleciał kapelutek, mamy to. Mamy to, drodzy państwo, mamy kapelutek. Ile on daje? Przecież jest super. No, 6, no ale no, ładny jest. Po prostu ładny jest. Ja tylko mówię o tym, że jest ładny. Dobra, 50 koła za jajka. Lecimy od razu, kurde, 2. Myk. No, proszę, ale epic. Please. No nie, no jak wleci mi common, to do dupy. Uncommon, o. Dobra, mamy pierwszego pieska. Dobra, piesek. I jeszcze otwórzmy. Dawaj legendarkę. Albo shiny, czy co... No kurde, dlaczego się cieszę, jak zobaczy tylko legendarkę, przecież to nic nie znaczy. Inventory. Zobaczmy teraz w takim razie, czy nasze pety są lepsze czy gorsze niż nowe pety. Gdzie one są? Jest, purple dog. 40! Ej! Dobra, to jednak świnka, schodzisz, czy zakładam pieska. No, equip. Co jest lepsze, blue dog? Tak, dobra. Czyli szczury też idzie, zakładamy pieska, wszystko super. Mamy nowe pieski. Bardzo fajnie, się cieszę w sumie. Czy możemy kogoś tutaj rozwalić? Erik ma 12 koła. Po co ci tyle obrażeń? Idziemy do store. Nie. Tutaj, menu. UFOs. I za 100 koła możemy kolejne UFO kupić. O kurde, to było niezłe. Czy my chcemy kolejne UFO? Czekajcie, a bo tu się ulepsza UFO! Dobra, jestem idiotą, sorry. Ja pierdzielę. Ja zapomniałem, że się ulepsza UFO. Dobra, 25 tysięcy. Dobra, ulepszyliśmy sobie UFO na 3. Dobra, teraz zrozumiałem, nie śmiejcie się ze mnie, nie słychać was, słuchajcie widzowie. Nie słychać was, ale robimy typa, który ma 12k na sam koniec. Słuchajcie, rozwalamy najtwardszego typa, jakiego możemy. Emiliano! Emiliano, już po tobie, słuchaj. Żegnaj, kolego. Mam nadzieję, że twój, że nie będzie ci bolało, jak ci ukradnę twój kapelutek. Ej, oni mają super kapelusze, naprawdę! Emiliano, thank you very much za twój kapelutek! I w tym momencie łatwiutko z tobą. Ile kasy? Milion! Kurde, czekaj, co? Czekaj, to jeszcze jednak... climb, dziękuję za nagrodę jakąś. Hat, ile ty dajesz? Ty jesteś potężny, Emiliano! Dobra, trzeba tutaj... Nie, tego nie trzeba. Bo ile kosztuje kolejny? 2 miliony świat? To przecież to jest sekunda! Przecież to jest sekunda grania! Czemu tak jest? Halo? Kto to wymyślił? Zabułek to wymyślił, halo? Tak się nie robi. No ale dobra, to w takim razie zrobimy jeszcze sobie ostatnią rzecz na koniec, czyli zrobimy tak, UFO. Upgrade? Chcę zobaczyć. Upgrade? Dobra, Black UFO. Bierzemy 3 Black UFO. Ej, dobra, jesteśmy... Przecież my jesteśmy niezniszczalni już! Jesteśmy niezniszczalni, wait. Okej, okay, jesteśmy totalnymi kotami. Mamy 4 UFO. Czekajcie, w ile z 12k zejdzie? Eliza! Eliza, ty... Przecież jestem gigakoksem! Jestem obsranym gigakoksem, zobaczcie co robię! Siemano! Nie, no kurde, co jest? Ej, jeżeli będzie dużo łapek i dużo komentarzy, to jutro walę wam pół godziny odcinek, jak raszujemy ten typ na jakimś zawalistym buście, naprawdę, bo my sobie odblokowujemy taką mapę od buta. Dawajcie mi kogoś, kto ma, nie wiem, 50... Dobra, na koniec, Kenef, 60 koła HP, zobaczcie jak to schodzi. Myk! Myk, no kurde, jaki to jest super! Nie, dobra, to mi się spodobało. Oj, ten typ mi się podobał. Potrzebowałem czasu, słuchajcie. Żeby się przekonać w 100%, ale udało się, zobaczcie, teraz Kenef leży. Dzięki Kenef za twoją czapę, która pewnie daje miliard. Dzięki mordo. Mamy 8 milionów HP, znaczy HP, boże, kasy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej, koniecznie napiszcie, to ja nagram wam jakiś zarąbiście długi, fajny odcineczek z tego typu, bo jest mega mi się podoba i jest mega OP ten typ, naprawdę mega mi się podoba. Także co? Siemano!